większość badań nad rakiem dotyczy, jak zabić komórki raka, a nie jak je, jak zahamować ich rozsiew. Nawet fundusze z Narodowego Instytutu Badań nad Rakiem są bardzo skąpe na badanie metastazy, tylko 0,5% jest przekazywane na projekty, które są związane z badaniem metastazy. Dlaczego? Dlaczego ten stan trwa i dlaczego diagnoza raka jest wciąż wyrokiem śmierci? To są znowu miliardy dolarów, jakie przemysł farmaceutyczny, firmy farmaceutyczne zarabiają na tej epidemii. Rocznie wynosi to około 100 miliardów dolarów. I musimy coś na ten temat robić. I to, co przedstawiłam wcześniej, medycyna konwencjonalna zajmuje się tylko jednym z etapów rozwoju raka, czyli wtedy, kiedy rak już rozwinął się w organizmie i tworzy guzy. Natomiast nie jest zainteresowana prewencją, w której właśnie odgrywa rolę zarówno środowisko, żywność, którą jemy. Są badania wskazujące, że niedobory niektórych witamin C, kwasu foliowego, żelaza również mogą indukować zmiany, które zachodzą przy rozwoju raka. I medycyna konwencjonalna ignoruje badania nad metastazą. To są wszystkie dziedziny, którymi zajmuje się medycyna komórkowa. Naszym celem głównym badań była właśnie metastaza, zatrzymywanie rozprzestrzeniania się rozsiewu raka w organizmie. I w tym procesie, tutaj schematycznie pokazane, jak komórka z guza wątroby oddziela się, przebija ścianę naczynia krwionośnego, dostaje się do krwioobiegu i później razem z krwią wędruje po naszym organizmie i przykładowo wychodzi z tego naczynia krwionośnego, osadza się w płucach. Ten proces właśnie przerzutów. Do tego, żeby komórka rakowa mogła zmienić lokalizację, musi ona zniszczyć otaczające jej środowisko, tą tkankę łączną, ten cement, ten kolagen, który ją otacza. Także do tego, żeby zaszły przerzuty, komórka rakowa musi utorować sobie drogę i zniszczyć tkankę łączną. Ale zniszczenie tkanki łącznej nie zachodzi wyłącznie w procesie metastazy, przerzutów, dlatego że zniszczenie tkanki łącznej jest potrzebne do tego, żeby guz się uformował, żeby wzrósł. Jeżeli komórki rakowe byłyby otoczone twardym murem, oczywiście wtedy guz by nie wzrósł, nie rozrastał się. Dlatego niszczenie tkanki łącznej towarzyszy rozwojowi guzów. Niszczenie tkanki łącznej również towarzyszy procesowi ukrwienia nowotworów. Nowotwór nie może żyć długo, jeżeli nie ma dopływu krwi, jeżeli nie ma dopływu pożywienia. I w związku z tym zawsze rozwojowi raka towarzyszy proces tak zwanej angiogenezy, czyli z otaczającego naczynia krwionośnego, które jest w sąsiedztwie guza, zaczynają się tworzyć wypustki, budują się nowe naczynia krwionośne, które dochodzą właśnie do tego guza zawierającego komórki rakowe. I żeby takie naczynie krwionośne się mogło utworzyć, również tkanka łączna musi być niszczona, inaczej przecież nie mogłoby sobie utorować drogi w środowisku. I to, co również wiemy, to niszczenie tkanki łącznej, czy zmiany w strukturze tkanki łącznej towarzyszą inicjacji naturalnej śmierci komórek raka w tak zwanym procesie apoptozy. Komórki raka są komórkami nieśmiertelnymi. Guz rośnie nie tylko dlatego, że komórki się dzielą, ale guz również rośnie, że te komórki nigdy nie umierają. I jednym z celów właśnie metod
kontroli raka to jest inicjowanie naturalnej śmierci komórek raka przez samobójstwo, czyli po grecku apoptozę. I tą potężną broń komórek, które komórki raka używają do tego, żeby się poruszać w organizmie, żeby tworzyć guzy, żeby formować naczynia krwionośne, to są enzymy, to są substancje białkowe, które są wydzielane przez komórki i trawią otaczające je kolagen. Na tym rysunku właśnie te enzymy są przedstawione jako te takie Pac-Man, czerwone kółeczka, i które jak nożyce tną te grube włókna kolagenu. I jeżeli właśnie włókna kolagenu zostaną przerwane, no to komórka ma przestrzeń, może się poruszać. Grupa enzymów, która właśnie jest odpowiedzialna za to, należy do klas metaloproteinaz, które w skrócie nazywamy MMP. I aktywność tych enzymów może być i jest mierzona w krwi pacjentów i ona, im te enzymy są bardziej aktywne, tym bardziej rak jest agresywny, no bo może bardziej się rozprzestrzeniać. I tutaj jest wynik badań, który został opublikowany przez grupę naukowców z Danii w International Journal of Cancer, w którym przeprowadzono doświadczenia na zwierzętach, w tym przypadku na myszach, które zmanipulowano genetycznie w ten sposób, że myszy te utraciły zdolność do produkowania jednego z enzymów niszczącego kolagen. Także ta destrukcja kolagenu nie mogła zajść w sposób optymalny i tym myszom zaszczepiono komórki rakowe. Porównano, jak właśnie rozprzestrzenianie się tych komórek rakowych różni się u osobników, które nie mogą trawić kolagenu i osobników, które trawią ten kolagen normalnie. I tutaj widzicie Państwo, że po prawej stronie jest zdjęcie pokazujące, jaki sposób rozprzestrzeniały się komórki rakowe u myszy, które miały normalną produkcję enzymu trawiącego kolagen. Ta plama taka niebiesko-żółto-zielona jest bardzo duża. Natomiast po lewej stronie jest bardzo mała i to jest zwierzę, w którym trawienie kolagenu zostało zahamowane. Świadczy to, potwierdza to, jak jest to istotny proces. I dr Rath mówił na ten temat dużo, dużo wcześniej, bo już w 1992 roku opublikował pracę, w której proponował, że metodą do naturalnej inhibicji właśnie rozprzestrzeniania się komórek raka, naturalnego sposobu właśnie hamowania trawienia kolagenu, wzmocnienia kolagenu, to są dwie podstawowe, kluczowe substancje, witamina C i aminokwas lizyna. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony w wyniku naszych dalszych badań, żeśmy rozszerzyli tą listę substancji, które spełniają właśnie tą rolę i mogą efektywnie hamować właśnie niszczenie kolagenu i rozsiewanie się komórek raka. Z jednej strony te wszystkie substancje, grupa tych substancji, która tutaj jest wyświetlona na tym rysunku, co ona powoduje? Blokuje aktywność tych enzymów metaloproteinaz, czyli trawienie kolagenu jest utrudnione, a z drugiej strony takie składniki jak witamina C, lizyna, prolina, miedź czy mangan zwiększają syntezę kolagenu, zwiększają siłę i odporność tkanki łącznej i w ten sposób, co często nazywamy, że stawiamy raka, wkładamy raka do więzienia, dlatego że jest otoczony tak silnym murem, że nie jest w stanie się przebić.